Sponsorem programu jest Totalizator Sportowy. Od 60 lat patron polskiego sportu. Sezon nieubłaganie chyli się ku końcowi. To dobry rok dla toru, koni i jeźdźców. Na podsumowania jeszcze jednak czas przyjdzie. Teraz skupiamy się na ostatnim dniu wyścigowym. Na pewno ostatni dzień, ale nie najmniej interesujący. Jest dużo ciekawych gonitw. Mamy finał czempionatu dla koni trzyletnich Płotowy. Bardzo ciekawa zapowiadająca się gonitwa. No taki już odwieczny pojedynek między Dorodną a Tasmanią, które dwa razy biegły razem, dwa razy Dorodna wygrała. Zobaczymy, czy tak będzie też tym razem. Jest gonitwa o derby koni kusaków. No też się ciekawie zapowiadająca. Jest gonitwa przeszkodowa zamknięcia sezonu. No także zapowiada się naprawdę interesujący dzień. Na udany finisz sezonu liczy trener Michał Borkowski. Jest gonitwa o zakończenie sezonu. Tam biegnie Negroczacza. No powinna powalczyć, dobrze się czuje, dobrze pracuje. Groźne będą na pewno konie Roberta Świątka, ale powalczymy i myślę, że będzie dobrze. Natomiast w gonitwie płotowej to jest finał tego cyklu trzyletnich przez przeszkody. Biegnie Dorodna, wygrała dwa ostatnie wyścigi po walce z klaczą Tasmania. No ale tam jest jeszcze biegnie koń od Tatka Dębowskiego, Trim, on nie biegał dawno, ale na pewno jest to dobry koń i myślę, że będzie mocna walka o to, żeby zająć pierwsze miejsce. Ten rok ponownie, niezależnie od wyników w niedzielę, należał do jego koni i klaczy. Wygraliśmy czempionat trenerski, w Warszawie jesteśmy... W ogólnopolskim jesteśmy na drugim miejscu. Ciężko będzie utrzymać, bo my jednak sezon kończymy w Warszawie jeszcze do końca listopada, no ale mimo wszystko jest sezon udany i jestem z tego zadowolony. Niedzielne spotkanie na Partenicach już od 10:45. Najpierw gonitwy, które tym razem będą rozpoczynać dalszą zabawę. Dlatego, że ten dzień nie kończy się wyścigami. Mamy potem Hubertusa, na którym przewidziane jest wiele atrakcji dla najmłodszych, ale i nie tylko. No więc, żeby to wszystko zmieścić, musieliśmy zacząć wcześniej. Nie chcemy się z Państwem rozstawać tak szybko, w związku z tym chcemy przytrzymać jak najdłużej na torze. Spotkanie na Partenicach już od 10:45. Pierwsza gonitwa jest zaplanowana na 11:10. Sponsorem programu był Totalizator Sportowy. Od 60 lat patron polskiego sportu.